nadal na Białorusi trwają zatrzymania. Niestety sytuacja z Andrzejem zostaje bez zmian. Nadal znajduje się w kolonii w Nowopolocku. Siedzi w celi więziennej, na którą został skazany na pół roku. No jest izolacja, mamy bardzo mało nowych informacji od niego. Z tego co wiemy, to no nie jest gorzej, to już jakby jest ważne, ponieważ każdy wie, co to jest więzienie na Białorusi. Także staramy się monitorować tą sytuację, dowiadywać się i nagłaśniać wszystko, co jest związane z Andrzejem.